Cześć, w poprzedniej lekcji zobaczyłeś, jak zalogować się do swojego WordPressa oraz jak dodać pierwszy wpis. Okej, super. W tej lekcji pokażę Ci, jak zmienić szatę graficzną, czyli motyw graficzny dla Twojego nowo stworzonego WordPressa. Żeby to zrobić, trzeba przejść do kokpitu, skąd przechodzimy do sekcji Wygląd i Motywy. Motywy to nic innego jak szaty graficzne, takie skórki graficzne, które zmieniają wygląd bloga. Domyślnie są zainstalowane trzy skórki, ale możesz oczywiście, jak to w WordPressie, dodać nową szatę graficzną, nowy motyw i masz dwie opcje. Możesz zainstalować darmowy motyw i korzystać z niego dowoli, bądź możesz wykorzystać jeden z płatnych motywów, jest ich bardzo dużo. Naprawdę jest z czego wybierać, ale na początek zachęcam Cię do przetestowania kilku darmowych motywów, zobaczenia jak one działają, co Ci się podoba, co Ci się nie podoba, zanim zdecydujesz się na jakąś płatną wersję jakiegoś motywu, no to warto przeklikać, zobaczyć jak wyglądają w praktyce te graficzne motywy. Możliwe, że coś Ci się spodoba. Możliwe, że będziesz chciał jakąś bardziej zaawansowaną skórkę graficzną, jeśli uznasz, że te darmowe nie spełniają Twoich oczekiwań. Jest ich naprawdę bardzo dużo, jest z czego wybierać. Dlatego to, co możemy zrobić na początek, to możesz przejrzeć wszystkie ostatnio zmodyfikowane, popularne bądź ulubione motywy. Weźmy zakładkę popularne. Popularny motyw, czyli takie, z których ludzie, właściciele blogów najczęściej korzystają. Zainstalujmy pierwszy, lepszy, który wygląda w miarę ok. Jak to będzie na przykład taki? Generate Press. Wystarczy kliknąć przycisk Zainstaluj. Motyw jest instalowany automatycznie. Po krótkiej chwili możemy kliknąć na przycisk Aktywuj. I już. Nasz blog działa właśnie na nowym motywie. Możemy go dostosować do własnych potrzeb, ale zobaczmy, jak on wygląda. Ok, wygląda teraz tak. Trochę się zmieniło. Widać, że jest kilka bloków. Jest sekcja z menu. Nazwa bloga jest w innym miejscu. Pierwszy wpis jest w innym miejscu. Gdy w niego kliknę, to mogę dodać komentarz. Są tutaj inne bloki. No, nie wygląda jakoś ładnie, dlatego wracam do sekcji z motywami, dodaj nowy i przeglądam dalej. Możliwe, że będzie jakiś motyw, który od razu mi się spodoba, więc od razu go zainstaluję. Niech to będzie na przykład ten OnePress. Klikam zainstaluj. Później możemy śmiało odinstalować te motywy, które nam się nie podobają, żeby się ich pozbyć z naszego WordPressa. Ok, odwiedź witrynę i zobaczymy, jak wygląda nasz nowy wpis. Ok, ten motyw wydaje się być już troszeczkę lepszy. Ma zdjęcie, które wyróżnia mój blog. Ale ok, szukam dalej. Mogę też kliknąć tutaj, dodaj nowy motyw. Tutaj nic mi się nie podoba. Można też użyć filtra z właściwościami. Nie ma tutaj zbyt dużo opcji, ale załóżmy, że chcę mieć motywy związane z blogowaniem, z e-commerce i z wakacjami. Czemu nie? OK, zastosuj filtr i proszę. Dostałem takie wyniki. Nic mi się tutaj nie podoba, dlatego wracam do popularnych. Niech będzie taki, wygląda na prosty. Hestia. Instaluję. Po chwili aktywuję.
I już, odwiedź witrynę. Okej. Trochę zbyt różowo, ale jak zauważyłeś, przy każdym motywie jest przycisk dostosuj. Klikam na ten przycisk i przechodzę do ustawień danego motywu. Zazwyczaj można zmienić w motywach bardzo wiele rzeczy, począwszy od kolorów, ustawień menu, widgetów, sieci społecznościowych oraz innych rzeczy. Ja teraz nie będę tego robił. Pokazuję Ci tylko, co jest możliwe, jeśli chodzi o zmianę motywów graficznych w WordPressie. I zrobimy jeszcze jedną próbę. Zainstaluję jeszcze jeden motyw. Serif Lite. Jeżeli chcesz, żeby Twój WordPress był w miarę niepowtarzalny, jeśli chodzi o wygląd, to polecam od razu skorzystać z kilku serwisów z płatnymi wersjami motywów. Ich przewaga jest taka, że mniej ludzi będzie z nich korzystać oraz będą bardziej dopracowane. Przynajmniej tak powinno być. Ok, tu jest mój moduł, mój motyw najnowszy. Wszedłem w zakładkę Dostosuj, żeby zobaczyć, co w nim można zmienić. Tak wygląda mój blog. Te takie niebieskie kółka z ikoną ołówka służą do tego, żeby edytować, modyfikować tę sekcję. Gdy w nią kliknę, zostaję od razu tutaj przerzucony do opcji edycji. Najnowsze wpisy, wyszukiwanie i tak dalej. Także jak widzisz, jest to bardzo, bardzo proste i intuicyjne. Trzeba się tutaj pobawić samodzielnie, zobaczyć, co działa dla nas, a co nie. Co nam pasuje, a co nam nie pasuje. Ok, to na razie tyle, jeśli chodzi o motywy graficzne. W kolejnej lekcji pokażę Ci, jak stworzyć własne menu, własne menu, żeby mieć w nim takie pozycje, jakie chcemy, na przykład sekcje z kontaktem, sekcje o mnie, sekcje z narzędziami, których używamy, sekcje z wpisami blogowymi itd., itd. Także do usłyszenia w kolejnym odcinku, w kolejnej lekcji. Cześć, trzymaj się.